Cześć, witam was w kolejnym filmie z oceniania graczy, dzisiaj troszkę odbierniemy od y, algorytmu, od reguły, tej, którą przyjęliśmy sobie, no, ostatnio już nawet sobie od tego odbiegaliśmy, ale a no, żadnych propozycji nadal nie ma w komentarzu, może jak napiszecie propozycję to się mu zrobi film z waszymi propozycjami graczy. A dzisiaj ocenimy sobie aż no, sześciu, ale w tytule będzie 5, bo to się lepiej klika, graczy yy, najlepszych na 85 level. No, a czemu już tylko sześciu, bo... 6 osób dostało, dodało posty z ostatniej właśnie, a ja i tak bym więcej osób nie ocenił na jednym filmie, no bo to dużo ocenianie jest, dużo gadania, filmy i tak nie oglądacie do końca, więc no, będziecie lepiej oglądać filmy, to będą dłuższe i będzie lepsze ocenianie i w ogóle filmy będą lepsze. Najlepiej by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, bo pod ostatnim filmem jest, no, sporo łapek, ponad 20 już, fajny, mm, fajną ilość tych łapek yy, fajną ilość tych łapek utrzymujemy więc fajnie jakby pod tym filmem było też 25 łapek, proszę o te 25 łapek, już tyle czasu a nie dostałem jeszcze 25, no aż sprawdzę ile, o 26 jest to jeden. dostałem, no to pod tym filmem 30 łapek jednak podprzeczka idzie do góry, filmy będą najczęściej na tym kanale w historii więc co no chyba sens jest oceniać tak to jest ten Takeshio na Perkunie, więc chyba ocenimy sobie tylko ten Perkun. No tutaj 83. Łowca. Łowca. Mamy buty z królika ulepszone na plus 5. Zbroja na 83 ulepszone na plus 5. Strzały z królika chyba też tak podejrzewam na plus 5 ulepszone. Łapy są ze, zbroju, ze grabarza jednak, a chyba kiedyś leciały ze zbroi mistrza. Łapy, ale mogę się mylić. na plus 5 ulepszone. Mamy tutaj naszej na, na 83 Kostka ulepszony na plus 5. Mamy pierek z gwiazdki ulepszony na plus 5 i hełmik z grabarza również ulepszony na plus 5 oraz łuk z licytacji na plus 5. No więc kompletny ekwipunek. Bardzo fajne legendy. Dużo legend. Pewnie jeszcze trochę legend na zmianę ma. No jest to dodatkowo świat publiczny. No więc bardzo fajna postać. Tutaj mamy jeszcze 144 wojownika. Tutaj yy, no. Trzy legendy, zbraja złożona. 210 łowca, też cztery legendy. Tutaj mamy z Lukaka Kabuty, zbraja na 210. Naszyjnik z wakacji oraz hełmik z przyzywacza. 372 łowca, tutaj mamy dwie legendy: Buty z Seta i Hełmik z wendry jeszcze 63 wojownik to też full secik. Tutaj 114 łowca, tutaj prawie secik jest, jest Helmir z Wielkanocy, pierek z miłka, naszej, zwójta, zbroja z persa i buty z Bacy. 63 wojownik, no tutaj mamy Helmit z Halloween, pierek z Toloka, naszej z przewa, łapy z przewa. Zbroja na 5.8 oraz buty z kobolda, no tu też poulepszany ten ekwipunek na 6.3, nie ma właśnie, bo właśnie na 5.9, więc pewnie to jest po prostu taka postać do grania, ale oceniamy dzisiaj 8.3. Tutaj jeszcze dwa levele by mógł podbić sobie, pewnie byłby jeszcze lepszy, ale tu pewnie sobie chce na kiczu stać bić Kica, więc no, myślę, że 10 na 10 tą postać możemy ocenić, bo jest kompletnie ulepszone, wszystko jest na plus 5. Teraz mamy kolejną osobę na Zeminie, więc szukamy postaci na Zeminie. Aha, to był ten... Który chował EQ, bo ja sobie go sprawdzałem, no ale tutaj ma full seta. Sprawdźmy sobie profil. Mm -hmm, pierwszy. No, fajnie jakbyś mi wysłał y, screenek wypunktu. Yy, no, to się nie obrażę. Yy, cały EQ na plus 5 na publiku, OK. Ale ma takie dosyć. Yy... A nie, tutaj ma dwie legendy ewentowe. trzy. Nawet, no fajny ekwipunek, zbroja na 70. Ta broń z Halloween 2016, okej, okay, czyli taki ma ekwipunek. Wszystko ulepszone na plus 5, więc no, myślę, że też. No ale chowasz to 9,5 na 10, no bo nie mogę y, normalnie filmu nagrać przez ciebie o pierek Co zbroja Spadł. Wczoraj mi spadła Lega z lisza. Ale to jeszcze na osobnym filmie dedykowanym do tego. Teraz mamy tak, była zemyna, to teraz Tempest. No tu widać, że ma ten na zemynie najwięcej ocen, czyli jakiś lubiany może grać. Dzisiaj mi jeszcze herozbroja spadła z tej elity. Trzeba ją będzie ulepszyć sobie jeszcze i będzie fajnie. Jeszcze jakby z nymfy spadło jakieś herko, to zawsze by się sprzedało. No i teraz mamy Tempest, 85 łowca. Czyli ma dwóch łowców i dwa fullsety na tych łowcach, więc bardzo fajnie. Zaraz będziemy oceniać, tylko zbijemy sobie jeszcze nymfę i te dwa moby, żeby spadły jakieś zwyklaki, żeby można było sprzedać u Tuni potem. Okay. Na nymfie raczej niebezpiecznie, stać, więc się przelogujemy. Mamy tutaj łowca 85 na tempę z Graba na plus 5, łapy z Halloween na plus 5, naszej urodzin na plus 5. Pierek y, z Halloween na plus 5 zbrałem na 83 na plus 5 i buty z Chokera na plus 5. Jeszcze tutaj mamy, a to nie jest Kołczan, ale mamy łuk z Halloween jeszcze na plus 5 również. Drugi 85 łowca. Chełmik y, z Graba już tutaj nie na plus 5, łapy na 55. Miałem te łapy na Paladyna na, na Legionie, a teraz są na Syberii łapy te naszej złowcy czaszek Pierek z wakacji zbroja na 70 i buty z wakacji też fajny ekwipunek, ale tutaj już nie jest ulepszony. Mamy jeszcze 118 maga w fullsecie: hełmik z gwiazdki, Pierek z miłka, naszej z Wielkanocy łapy z gwiazdki, zbroja z miłka i buty z gwiazdki też bardzo fajny ekwipunek. 103 tropiciel też jest full fullsecik. Mamy tutaj hełmik z kochy, łapy z Boba Deltona. Czyli to też A to jest na Magatropa, więc tego nie używa na 75 level, ale też fajne łapki. 2016, dzika Wielkanoc, 2016 rok. Naszej z Ochydziarza Pierre z Mazura z Brajana setny nasetnej buty z, z tego namiotu z władcy żywiołów. Mamy jeszcze 93 łowce, mamy tutaj e, Hełmik z nadzorczyni krasnoludów a z wyznawcy, kiedyś to spadało, a teraz spada z grabarza. Papy z wyznawcy, naszej z Wielkanocy, Pierek z Ochlaja Grubera, zbroja na 8.3 i buty z Murtena, zbroja na 8.3, taka. A tutaj mamy taką, czyli ma dwie zbroje. A czy ta jest ulepszona? Nie, ta jeszcze nie jest ulepszona. No i tu kolejny full -set. głowca na setny. Buty hełmik z krzyża, Pierek z Grubera naszli z wielkanocy, łapy, skochy i zbroja na setny złożona, no myślę, że tutaj fajny secik, wszystko na plus 5 no brakuje mu mm, tych strzał jedynie tam jak, e, takich jak miał ten pierwszy gracz, ale myślę, że możemy ocenić e, ten profil na 9 dziewięć, 9,5 e, dziewięć na 10 jest Werex nie, kurwa już się pomyliłam, a jest tu Werex znaczy, no, miałem przed chwilą Wereksa. Coś się pomyliłem. No dobra, nieważne. On grał na klasiku. Ja patrzyłem sobie tu na klasik. No dobra, mniej się o to. E, no to tak, teraz jest ten Wedder Pla Prime. Mm. Prime na no, Nertusie. On ma tylko jedną postać, bo na Nertusie można mieć tylko jedną postać. Ma tutaj na Heliosie 6 y, postaci, a na Nertusie ma 85 wojownika. Helmik z Opka na plus 5, łapy z Halloween na plus 5, naszej z Gopi na plus 5, Pierek z Wakacji na plus 5, na 8 na plus 5, Tarcza z Kolska na plus 5 oraz Buty z Wielkanocy na plus 5, no i Broń z Halloween na plus 5. Bardzo fajne tutaj ma itemki, tutaj stał nawet na krzyżowcu, tą postacią, wow, czyli zbija sobie krzyżowca, fajnie, na się chyba nie ma zbyt dużej konkurencji, ale bardzo fajna, bardzo fajna postać, ma KB, a ma bardzo mało staży. Okej, okay. no to myślę, że tu 10 na 10 jak najbardziej się należy. Dobrze, zbiliśmy sobie zbroja, no to logujemy na stworzyciela. Następna, następny świat, Kataha Sheldon. Katash z 85 mag, okej. Okay. Mamy hełmik z 13 urodzin na plus 5, pierek z gwiazdki na plus 5, naszej z wielkanocy na plus 5. Rękawica z Halloween na plus 5, buty z Wielkanocy na plus 5 i zbroja na 8.3 na plus 5, czyli całe eventowe EQ. Fire bardzo fajne, losiona na plus 5, ale brakuje pomocy z a być może będzie miał ją na kolejnym Magu na 8.3. Mamy łapy z Nymfy i hełmik z -y. i na 8.3 tym Magu nie ma pomocy z Ma tutaj hełmik z opka, łapy z Wyznawcy, naszej z Kostka. Pierek z Mazura. E, zbroja na 70. Buty Szczokera. Tutaj niepullepszany jest ten ekwipunek, Niestety mamy jeszcze 600 maga. Tutaj jest tylko naszej z kolosa. I 93 maga tutaj mamy hełmik z wakacji, naszej z wakacji, pierek z zbrojmistrza. E, łapy z kolosa i. Wody z wakacji. No, czyli tutaj mamy yy, mamy wszystko na plus 5, ale brakuje nam jedynie siki. Czyli ma tu skica Tylko, że nie ma założonej. No więc jest yy, okej. Okay. No więc jest kompletny ekwipunek, więc myślę, że możemy Tutaj dać 10 na 10, chociaż 9 i 8 na 10, bo ta pomoc kazyjnica nie jest niestety ulepszona. Lecimy sobie na nymfemonię jeszcze i ostatni gracz. Ostatni gracz to jest Jager Maciej. O nie, to jest ten Sundada Sundar, z Tarhuny. No i sobie już patrzymy na tą tarhunę, tylko zbijemy sobie nymfę, żeby nam nikt nie podbił i spadło hero, więc bardzo fajnie, sprzeda się za kilkadziesiąt nawet milionów, uda się myślę sprzedać ten heroik. Na Tarhunie, więc przechodzimy do Tarchuny. Pierwsza oposenie na Tarhunie. 85 ten też, aha, on niestety chowa ekwipunek, więc no 0 na 10. Na profilu też nie ma ekwipunek pokazanego, więc no niestety dwie osoby chowa ekwipunki. No ale reszta pokazuje, więc y, sobie oceniliśmy. No i co? Tutaj zbijemy sobie jeszcze y, może y, może sobie zbijemy Tutaj, tak, zbijemy sobie gąsa i jeszcze zbijemy sobie marlot. Okej. Okay. Zbijemy sobie marlot. Ale niestety tu ktoś stoi, ale też lognął, więc mnie nie zabije. Więc wrócimy na Zbrojmistrza, a Zbrojmistrz jest dopiero za minutę, więc zakończymy to. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Trzymajcie się, cześć.